ksiądz Filip Magiera i ksiądz Przemysław Gorzołka. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry, witamy Was serdecznie. Z tej strony ksiądz Filip Magiera i ksiądz Przemysław Gorzołka. Oczywiście także owieczka Dobrusia, którą witamy serdecznie także z Wami. Cieszymy się, że owieczka może być w tak zacnym gronie. Jesteśmy wikariuszami parafii świętego Floriana w Żywcu Zabociu i tak naprawdę nasza posługa nie różni się w żadnym względem od posługi, które wykonują inni kapłani, którzy są wikariuszami. Oprócz działalności duszpasterskiej odpowiedzieli na potrzebę dotarcia do dzieci i młodzieży w trudnym czasie pandemii. Zrobili to za pomocą krótkich filmików stanowiących komentarz do niedzielnej Ewangelii. Na prośbę księdza biskupa przygotowali również rekolekcje adwentowe online, cieszące się ogromnym powodzeniem. Ciekawostką w ich szerokiej działalności jest wykreowanie owieczki o imieniu Dobrusia, która doczekała się swojego fanpage'a na Facebooku. Nasza przygoda z owieczką Dobrusią zaczęła się już kilka lat temu. Pomyśleliśmy, że msza o 12 jest bardzo dobrą mszą dla rodzin. I właśnie stworzyliśmy taką mszę świętą, którą główną bohaterką, która jest dzisiaj z nami, owieczka Dobrusia, wprowadza dzieci właśnie w tajniki wiary w Pana Boga. Owieczka nam towarzyszy. Później dzieci po każdej mszy świętej mogą tą owieczkę zabrać ze sobą do domu, oczywiście, która odpowiednio tą owieczkę wylosuje, spędzić z nią tydzień, razem się z nią modlić. Ksiądz Przemek i ksiądz Filip dzięki swoim charyzmatom odnaleźli drogę do najmłodszych członków Kościoła, docierając dobrą nowiną do ich serc, ucząc i bawiąc.